W poprzednim rozdziale poznaliśmy arkusze analityczne jako podstawowe narzędzie analizy wielowymiarowej. Nauczyliśmy się definiować i używać arkuszy analitycznych do przygotowywania zestawień danych na podstawie księgowań, na podstawie wymiarów. W tej części kursu opowiem o troszkę innym narzędziu, bardziej zaawansowanym, o arkuszach kont. Wejdźmy do działów. Zarządzanie finansami, raporty i analizy. Tutaj w sekcji analizy i raporty mamy narzędzie arkusze kont. Narzędzie arkusze kont pozwala zdefiniować arkusz kont służący do wyliczeń pewnych rzeczy, natomiast to użytkownik sam określa zarówno wiersze, jak i kolumny danego zestawienia. Dodatkowo możemy przypiąć do arkusza kont arkusz analityczny, tak żeby być pewnym, że dane pochodzą z tego samego miejsca, jeśli robimy zarówno analizy wielowymiarowe, jak i arkusze kont, wtedy arkusz kont będzie dane pobierał z arkusza analitycznego.